Spodziewamy się stopy zwrotu w tym roku na poziomie około 2,5%. Myślę, że może kształtować się w przedziale między 2 a 2,5%. Myślę, że powtarzalność tego wyniku jest jak najbardziej możliwa. Jakby to też było kwestią budowy tego portfela, to żeby przy każdej wielkości czy skali aktywów te wyniki mogły być powtarzalne. No i konsekwentnie trzymamy się tej strategii, którą przyjęliśmy już ponad 2 lata temu.